Wszystko zaczęło się kilka lat temu, kiedy poznałam swoją najlepszą przyjaciółkę, Kasię. Byłyśmy nierozłączne, dzieliłyśmy ze sobą wszystko, nasze radości i smutki, marzenia i plany. Razem chodziłyśmy do szkoły, a po latach, po ukończeniu studiów, postanowiłyśmy otworzyć razem kawiarnię. Przez pierwsze lata wszystko szło dobrze. Nasza kawiarnia zyskała dużą popularność wśród mieszkańców miasta, a my byłyśmy dumne z naszych osiągnięć. Byłam przekonana, że nasza przyjaźń przetrwa każdą burzę. Spotkanie z przeszłością. Jednak pewnego dnia na naszej drodze pojawił się Tomek, chłopak, którego poznałam na studiach i z którym zawsze mieliśmy dobry kontakt. Kasia i Tomek zaczęli się spotykać i szybko stało się jasne, że ich relacja przerodziła się w coś więcej. Nie potrafiłam uwierzyć, że moja przyjaciółka zdradziła mnie z moim chłopakiem. Byłam zrozpaczona i czułam się oszukana. W dodatku okazało się, że Kasia przeprowadzała się na własną rękę do innej części miasta i zacząć wynajmować mieszkania na swoje nazwisko. To było dla mnie ogromnym szokiem. Zdrada i długi. Kiedy ostatecznie dowiedziałam się, że Kasia i Tomek są razem, poczułam się, jakbym straciła wszystko. Mój związek i nasza kawiarnia, wszystko, co budowałyśmy przez lata, wydawało się być zniszczone. Ale to nie było najgorsze. Kiedy zajrzałam do naszej księgi rachunkowej, odkryłam, że nasza kawiarnia jest zadłużona na 1000 złotych. Okazało się, że Kasia zaciągała pożyczki bez mojej zgody i nie spłacała ich. Walka o kawiarnię. Czułam się zdradzona i oszukana, ale postanowiłam działać. Musiałam uratować naszą kawiarnię i spłacić długi, które Kasia na nas zaciągnęła. Zaczęłam działać na kilku frontach. Zaczęłam szukać sposobów na spłacenie długów, ale także pracować ciężej, aby zwiększyć zyski naszej kawiarni. Maria, to, co zrobiła Kasia, jest niedopuszczalne. Ale wiem, że jestem z tobą i pomogę ci walczyć o kawiarnię, powiedziała mi moja siostra, Monika, próbując mnie pocieszyć. Dziękuję, Monika. Bardzo mi pomagasz, odpowiedziałam jej, czując się zmotywowana do walki. Zaczęłam szukać pomocy u znajomych, którzy mieli doświadczenie w zarządzaniu firmami. Dzięki ich wsparciu udało mi się znaleźć sposób na spłacenie długów i poprawienie sytuacji finansowej naszej kawiarni. Nowy początek. Kiedy udało mi się uregulować nasze finanse i odzyskać kontrolę nad naszą kawiarnią, poczułam się wolna od ciężaru, który mnie przytłaczał. Zrozumiałam, że to, co zrobiła Kasia, nie musi oznaczać końca mojej przyjaźni z nią. Potrzebowałam czasu, aby to przetrawić, ale wciąż była dla mnie ważna. Postanowiłam jednak, że muszę postawić na pierwszym miejscu swoją firmę i zacząć działać na jej rzecz. Zaczęłam organizować różnego rodzaju wydarzenia, promować naszą kawiarnię w mediach społecznościowych i angażować się w życie społeczności lokalnej. Maria, jestem pod wrażeniem twojego zaangażowania w kawiarnię. Twoja determinacja i pasja są godne podziwu, powiedziała mi Kasia, spotykając mnie na ulicy. Dziękuję, Kasiu. Wiem, że teraz muszę skupić się na tym, aby nasza kawiarnia się rozwijała, odpowiedziałam jej. Nowa przyjaźń. Mimo, że nasza przyjaźń z Kasią została naruszona, to wciąż była dla mnie ważna. Postanowiłam porozmawiać z nią i spróbować zrozumieć, dlaczego to zrobiła. Okazało się, że miała problemy osobiste i nie wiedziała, jak sobie z nimi poradzić. Zaczęłam ją wspierać i pomagać, a nasza przyjaźń zaczęła się stopniowo regenerować. Kasia przeprosiła mnie za swoje postępowanie i obiecała, że zrobi wszystko, aby pomóc w rozwoju naszej kawiarni. Nowe wyzwania. Kiedy udało mi się odzyskać kontrolę nad sytuacją w naszej kawiarni, zaczęłam myśleć o nowych wyzwaniach.
postanowiłam zacząć działać na rzecz innych i angażować się w organizacje charytatywne. Zorganizowałam wiele akcji charytatywnych, w tym na rzecz dzieci z ubogich rodzin, bezdomnych zwierząt i osób starszych. To sprawiło, że poczułam się spełniona i znalazłam nowe cele w swoim życiu. Maria, jesteś niesamowita. To, co robisz dla innych, jest godne podziwu, powiedział mój przyjaciel, Rafał, patrząc na mnie z uznaniem. Dziękuję, Rafał. Wierzę, że każdy z nas może coś zmienić w świecie i pomóc potrzebującym, odpowiedziałam mu. Nowy biznes. Kiedy nasza kawiarnia zaczęła przynosić coraz większe zyski, zaczęłam myśleć o rozwoju swojego biznesu. Postanowiłam otworzyć sklep z produktami organicznymi, której ideą było promowanie zdrowego stylu życia i ekologii. To był dla mnie duży krok, ale udało mi się znaleźć partnera biznesowego i otworzyć sklep. Z czasem zyskał dużą popularność wśród mieszkańców miasta, a ja czułam się spełniona i zmotywowana do dalszego rozwoju. Przywrócenie zaufania. Po wszystkich przejściach, które przeszłam z Kasią, zdałam sobie sprawę, jak ważne jest zaufanie w przyjaźni i biznesie. Musiałam nauczyć się ponownie ufać i budować nowe relacje z ludźmi. Postanowiłam podejść do tego z otwartym umysłem i wierzyć w dobre intencje ludzi. Z czasem udało mi się nawiązać wiele nowych znajomości i budować zaufanie w relacjach biznesowych. Nowe spojrzenie na życie. Po wszystkich przejściach, które przeszłam, zrozumiałam, że każda trudna sytuacja może być szansą na to, aby się rozwijać i odmienić swoje życie na lepsze. Wierzę, że warto działać na rzecz innych i angażować się w organizacje charytatywne. Maria, jesteś inspiracją dla wielu ludzi. Twoja determinacja i zaangażowanie w działalność charytatywną są godne podziwu, powiedziała mi moja babcia, patrząc na mnie z uśmiechem. Dziękuję, babciu. Wierzę, że każdy z nas może coś zmienić w świecie i pomóc innym, odpowiedziałam jej, czując się spełniona i zmotywowana.